z cyklu Lektury z grubej rury. Religia smoleńska to jest miś. Wokół pojęcia politycznych fikcji Timothy'ego Snydera. Religia smoleńska to jest współczesny miś Barei. I ten miś zasłania nam wszystkim i całemu światu tragedię w Katyniu. Podobnym misiem na skalę światową jest Donald Trump. Timothy Snyder, amerykański historyk i myśliciel, niemal 50-letni profesor z prestiżowego Yale, opublikował kilka miesięcy temu swoją kolejną książkę pod tytułem Droga ku zniewoleniu. Rosja, Europa, Ameryka. W oryginale The Road to Unfreedom, Russia, Europe, America. Pisze w niej m.in. o fikcjach politycznych. Największą opisywaną przez niego fikcją jest Donald Trump, z którego propaganda rosyjska zrobiła wielkiego człowieka sukcesu, choć w biznesie jest notorycznym bankrutem. I lud amerykański to kupił. Lud amerykański kupił rosyjską matrioszkę. Snyder, opisując owe fikcje polityczne, odwołuje się do opozycyjnego względem fikcji pojęcia faktyczności. Charakteryzuje on przy tym najnowszą historię świata, pokazując, jak Rosja putinowska oddziałuje za relatywnie małe pieniądze na światową politykę. Wpływ Rosji jest wyraźny w USA na wybór Donalda Trumpa na prezydenta. O tym wiedzą wszyscy. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z podstawowego przekrętu, którym posłużyła się Rosja i jej automatyczne, fikcyjne boty w internecie. Uczyniła z biznesowego luzera medialnego człowieka sukcesu. T.S. Eliot w Wydrążonych ludziach w przekładzie Czesława Miłosza pisze: my, wydrążeni ludzie, my, chochołowi ludzie, razem się kołyszemy, głowy napełnia nam słoma. Nie znaczy nic nasza mowa, kiedy do siebie szepczemy, głos nasz jak suchej trawy, przez którą wiatr dmie jak chrobot szczurzej łapy na rozbitym szkle w suchej naszej piwnicy. Kształty bez formy, cienie bez barwy, siła odjęta, gesty bez ruchu. Jest wiele fascynujących wątków w tej książce Snydera. Wiele dotyczy także Polski. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden wątek. Kiedy Snyder pisze o politycznych fikcjach, przywołuje także katastrofę smoleńską i pisowską narrację będącą podbudową religii smoleńskiej Macierewicza. Chciałbym nieco rozwinąć to. Surrealiści często odwoływali się jako do prekursorów swojej estetyki, do powieści gotyckiej, zwłaszcza Zamczyska Otranto, Horacego Walpola oraz mnicha Matthew Lewisa. W Zamczysku Otranto świat surrealny zaczyna rządzić światem powieści, kiedy na dziedzińcu zamku ląduje szyszak gigantycznych rozmiarów, zabijając 15-letniego syna księcia Manfreda Konrada. Szyszak należy do Alonza Dobrego, prawowitego dziedzica. Ten kontekst powieści gotyckiej nie jest zupełnie pozbawiony w tych okolicznościach sensu, zwłaszcza jeśli pamiętać o motywie urojonej zemsty przyświecającej ekipie Kaczyńskiego. Polityczna fikcja nie jest realnością, jest surrealnością. Podobnie jak narracje putinowskiej Rosji, które na przykład II wojnę światową zaczynają od 1941 roku, kiedy Hitler najechał Rosję. Dlaczego w Rosji II wojna światowa nie zaczęła się tak, jak na całym świecie w 1939 roku? Bo Rosja musi być oficjalnie, propagandowo niewinną ofiarą, zaś zgniły, przebrzydły i okrutny jest Zachód. Czarna sperma faszyzmu, która wedle przemówienia Putina z 2014 roku sponsorowała społeczne przebudzenie na Ukrainie, tak zwany Majdan. Rosja nie może figurować jako agresor. Uderzająca jest zmiana w strategii Putina zaistniała po 2010 roku w odniesieniu do Katynia. Jeszcze w 2010 Putin otwierał się na Europę i Unię Europejską oraz chciał przyznawać się do zbrodni katyńskiej. Po katastrofie smoleńskiej Katyń został przykryty smoleńskim. Tutaj
Kraina nieżywa, kraina kaktusowa. Tu hodują kamienie, obrazy ich łaski wzywa. Dłoń umarłego błagalnie wzniesiona pod migotem gwiazdy blędnący. I dalej T.S. Eliot. Więc okrążajmy kaktus nasz, kaktus nasz, kaktus nasz. Więc okrążajmy kaktus nasz o 5 godzinie rano. Snyder odczytuje współczesną putinowską Rosję poprzez czytanych przez Putina filozofów, głównie Iwana Ilina, który wypędzony przez komunistów z Rosji w 1922 roku fascynował się później faszyzmem i caryzmem, dodając im mistycznej aury. Najistotniejsze w jego myśli politycznej nie są rządy prawa czy konstytucja, tylko jednostka mająca charakter zbawiciela. U nas w Polsce pobrzmiewa tu oczywiście emerytowany zbawca narodu. Innym myślicielem rosyjskim o mistycznym umyśle był Lew Gumilow, dla którego dekadencki Zachód miał zostać zastąpiony młodą, silną, heteroseksualną Eurazją. To, co się dzieje w Rosji, jest wedle Snydera eksportowane do Europy i Ameryki. Ale z Zachodu przywrócono zwłoki Iwana Ilina i pochowano go z ceremonialną i religijną pompą w obecności i z przemówieniem Putina w 2005 roku. Surrealistyczny obraz krakowskiego przedmieścia podczas tzw. miesięcznic smoleńskich lepiej objawia swoje intencjonalne znaczenia, kiedy pamiętać o podstawowych faktach. Otoczenie ministra Macierewicza wywodzi się z agentury rosyjskiej, zaś główni aktorzy na polskiej scenie politycznej to świadomi bądź nie agenci wpływu Rosji putinowskiej. Snyder pokazuje wyraźnie układankę, która jest spójna, choć nie paranoiczna. Surrealizm współczesnego misia przesłania jakże realną tragedią w Katyniu. Książka Snydera jest fascynująca w śledzeniu różnych powiązań i związków, ale także jako próba połączenia akademickiej historii, historii idei, filozofii dziejów oraz dziennikarskiej roboty kulturoznawczej, bo dziś w dobie Facebooka i Twittera nie sposób uprawiać nauki bez mediów.